Nowy samorząd wojewódzki wybrany. Wybory samorządowe przyniosły rozstrzygnięcie w sprawie składu nowego samorządu województwa podlaskiego. W minioną niedzielę, 7 kwietnia, do lokali wyborczych poszło niemal 450 tysięcy mieszkańców województwa. Spośród 259 kandydatów do 30-osobowego składu sejmiku wskazano 30 reprezentantów czterech okręgów. Suwalszczyzna znajduje się w drugim okręgu i reprezentować ją będą. Paweł Wnukowski, Leszek Dec, Wisława Burnos i Rafał Supiński z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, Cezary Cieślukowski i Bogdan Dyjuk z Trzeciej Drogi oraz Anna Naszkiewicz i Waldemar Kwaterski z Koalicji Obywatelskiej. Pozostali radni wyłonieni w wyborach to Artur Kosicki, Marek Olbryś, Adam Sekściński, Wanda Mieczkowska, Bernadeta Krynicka, Tomasz Madras, Bogusław Demski, Mariusz Gromko, Łukasz Siekierko. Marek Malinowski, Robert Jabłoński, SPIS, Łukasz Nazarko, Wojciech Grochowski, Jerzy Leszczyński i Mikołaj Janowski z Trzeciej Drogi. Oraz z Koalicji Obywatelskiej: Łukasz Prokorem, Anna Augustyn, Karol Pilecki, Jacek Piorunek, Jarosław Dworzański i Igor Łukaszuk. Oraz z Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Stanisław Derechajło. Na wybór marszałka województwa radni mają 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów. W głosowaniu kandydat na marszałka musi uzyskać bezwzględną większość głosów ustawowego składu sejmiku. W przypadku Podlasia to 16 głosów poparcia. Co jednak jeśli to się nie uda? Według ustawy o samorządzie wojewódzkim w takiej sytuacji nowo wybrany sejmik zostanie rozwiązany, po czym ogłoszone zostaną przedterminowe wybory, a do czasu ich rozstrzygnięcia województwem rządzić ma osoba wskazana przez prezesa Rady Ministrów, który podejmie decyzję personalną w oparciu o wniosek szefa resortu do spraw administracji publicznej. Jeżeli kolejne wybory nie przyniosą pożądanego rozstrzygnięcia, sejmik ponownie zostanie rozwiązany, a na pozostały okres pięcioletniej kadencji zarząd województwem przejmuje wskazany przez premiera komisarz rządowy. Program Choreka ruszy niebawem. Szkolenie dla zainteresowanych. Już niebawem środki z Krajowego Planu Odbudowy umieszczone w programie adresowanym do firm z sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, turystycznego i kulturalnego popłyną do przedsiębiorców. Jednak, aby je uzyskać, warto skorzystać z bezpłatnego webinarium. Podczas zdalnego spotkania z ekspertami, uczestnicy będą mogli poznać zasady naboru wniosków. Webinarium zaplanowano na najbliższy czwartek, 18 kwietnia, na godzinę 10. By wziąć w nim udział, należy do wtorku 16 kwietnia zarejestrować się, podając niezbędne informacje w internetowym formularzu. Można to uczynić do godziny 15:30. Na portalu podlaskie.eu należy w zakładce Fundusze Europejskie odnaleźć informację zatytułowaną Webinarium o pomocy dla firm. Po kliknięciu w link Zapisy na webinarium otworzy się ścieżka dostępu do formularza. Wypełnienie go jest niezwykle proste i intuicyjne. W informacji, jaką otrzymamy po zgłoszeniu, znajdą się wszystkie niezbędne dane do zalogowania się na spotkanie. Aby skorzystać z kontaktu i szkolenia, konieczne jest zainstalowanie na komputerze lub w telefonie aplikacji Zoom Meeting. Wiadomość z niezbędnymi danymi oraz uproszczoną instrukcją obsługi platformy Zoom Meeting dotrze do osób zainteresowanych na dzień przed spotkaniem. Webinarium adresowane jest do szerokiej grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wcześniej wymienionych sektorów potrwa około godziny. W planie po wprowadzeniu w tematykę spotkania i zapoznaniu uczestników z ofertą punktów informacyjnych Funduszy Europejskich omówiono, zostanie dokumentacja konkursowa do programu. Tutaj biorący udział w spotkaniu poznają warunki uczestnictwa, zasady finansowania planowanych zamierzeń oraz kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. Organizatorzy przewidzieli również, że część spotkania poświęcona będzie na pytania i odpowiedzi przedsiębiorców. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku.